Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami jedna z większych piguł na moim kanale odnośnie gry Cities Skylines. I czasami odpalam też live'a z tej gry, jednocześnie na Twitchu, jednocześnie na YouTubie. Jestem bombardowany cały czas tymi samymi pytaniami, na przykład: czy dam swoją paczkę modów, jak rozpocząć swoje miasto w tej grze, dlaczego tworzone przeze mnie miasto umiera jak tylko zacznę je budować, jakie mody polecam do grania i jakie DLC wybrać na początek. Proszę. Bardzo, kurdeszcz, bardzo. Piguła takich, powiedzmy, informacji, jakich modów używam, jak rozpocząć swoje miasto, żeby ono zaczęło zarabiać, jakie DLC polecam wybrać, jeżeli już macie wybierać jedno, na przykład z trzech DLC, mając niewiele hajsu do dyspozycji. Cenę samej gry, tej podstawki, macie teraz na ekranie, na G2 po około 34 zł i wiele osób pyta, czy podstawka Cities Skylines da dostatecznie dużo zabawy. Ja powiem w sumie tak, podstawka to jakieś 95% gry. 5% to właśnie budynki, jakieś mechaniki, przepisy, drogi, inne rzeczy z DLC, więc tak, jak najbardziej. Samą podstawką też można się świetnie bawić, nie kupując żadnego dodatku. Mini spis treści macie w opisie wraz z linkami do wspomnianych modów oraz, powiedzmy, spisem tego, co jest omawiane, opowiadane w materiale. Po pierwsze, na początek. Jak zacząć w tej grze? Mamy ograniczone fundusze i je musimy idealnie wydać na, powiedzmy, taką bazę pod miasto, która na początku nie będzie zarabiać, dopiero z czasem. Jednak wiele osób początkujących w Cities czy podchodzących do tej gry pierwszy, drugi, trzeci raz popełnia dość zasadnicze błędy na początku. Podstawą jest kształt, powiedzmy, w literze P. Na cycku budujemy domy, przy głównej ulicy odrobinę sklepów, a na końcówce stawiamy elektrownie oraz strefy przemysłowe. Oczywiście zostawiając nieco miejsca pomiędzy przemysłem, a powiedzmy resztą życia, żeby nasi mieszkańcy z góry nie dostali jakiegoś wylewu od zanieczyszczeń. Kolejna sprawa to pompa wody, odpływ kupy oraz elektrownia. Oczywiście nie trzeba chyba mówić, że odpływ kupy musi być w dole rzeki, a pobór wody musi być u góry, żeby po prostu ta kupa nie spływała nam do pomp, które będą prowadzić wodę do miasta. To wszystko podłączamy do linii zasilania i kładziemy wodociągi. Dopiero teraz, kiedy mamy taką bazę pod miasto, podstawę, że to wszystko będzie razem funkcjonować, resztę hajsu, która nam została, możemy wydać na przedłużenie tych paru dróg i postawienie po prostu więcej stref. Tutaj wiele osób mówi do siebie: w tej grze ciężko jest zacząć, moje miasto w ogóle nie zarabia na początku gry, jak ja mam tutaj cokolwiek zbudować, nie mając na to pieniędzy? A teraz, mój drogi widzu, udaj się do zakładki budżet, zauważ, jak dużo pieniędzy na początku gry przejadasz. Podstawowo wszystko masz na 100%, wszystkie wydatki na prąd, na wodę i tak dalej masz ustawione na 100%, ale naprawdę nie musisz tyle wydawać. Ogranicz na początku te paski wydatków na wodę, śmieci, edukację, służbę zdrowia i tak dalej, po prostu żeby to miasto się kupy trzymało. Jak tylko wybuduje ci się nieco więcej fabryk, sklepów, domów, zauważysz, że zaczniesz powoli na podatkach z tego zarabiać. Wtedy powoli zwiększaj po prostu te paski jakby w budżecie ponownie do około 2/3 długości tego paska, no chyba że masz absolutnie mało prądu, to daj po prostu pasek na 100%. Buduj kolejne osiedla i kolejne fabryki. Na początku gry stawiaj przede wszystkim na przemysł i na edukację. Fabryki zapewnią ci większe wpływy z podatków, bo przede wszystkim produkują towary czy wydobywają surowce dla miasta, ale też eksportują. Fabryki zapewnią ci po prostu na początku większe wpływy z podatków. Pamiętaj jednak też o szkołach, bo pierwsze sklepy i fabryki wymagają ludzi, no, po podstawówce, z jakimś wykształceniem, a nie po przedszkolu. Kiedy twoje miasto zacznie zarabiać, będziesz na dobrej drodze do rozwoju. Po pierwsze, czy powiedzmy po drugie, druga rzecz, którą omówimy w tym materiale, to mody. Przede wszystkim do jasnej, ciasnej, jak leginsy po praniu, mody w Cities Skylines. Granie bez niej w Cities to naprawdę spore wyzwanie. Można grać bez modów dla na przykład osiągnięć na Steamie, jednak instalacja tych, które wam tutaj zaraz podam, mocno uprzyjemni wam grę. Nie pod względem cheatów, haksów i oszustw, a większość z tych modów po prostu poprawia albo rozwija olane przez twórców problemy tej gry. Musimy pamiętać, że mody muszą się najpierw pobrać po kliknięciu subskrybuj na Steamie oraz musimy je włączyć w menedżerze treści w samej grze. Po pierwsze, Move It.
Pozwoli nam na przesuwanie, nakładanie, kopiowanie, jak widzicie na ekranie, wklejanie, cofanie obiektów i tak dalej. Możemy w bardzo łatwy sposób robić dobrze zrobione skrzyżowania z jazdy, przesuwając na przykład fragment drogi, wyrównywać te skrzyżowania, które automatycznie stworzyły się dość krzywo, czy powiedzmy jak budowaliśmy je ręcznie, to wyszły one trochę krzywo, możemy to wszystko przesunąć. Możemy przesuwać obiekty, skały, co chcemy. Do tego mamy sporo innych opcji i Movit uruchamiamy taką ikonką z prawej strony w prawym dolnym rogu lub klawiszem M. Mod idealnie nadaje się też dla fanów budowania z propów, czyli stawiając na przykład mury miejskie widoczne na ekranie. Jednak to już jest leciutko, lekko wyższa szkoła jazdy niż dla początkujących. Transport Manager Presidential Edition przyjął swego czasu funkcjonalności bardzo popularnego, ale chyba trochę opuszczonego Traffic++. Jeżeli masz problemy na ważnych skrzyżowaniach z korkami, jeżeli chcesz zwiększyć prędkość na niektórych drogach, albo zabronić wjazdu na jakieś dzielnice ciężarówką, bo jeżdżą po osiedlach domków jednorodzinnych, lub zabronić w ogóle wjazdu samochodom na jakieś osiedle, to jest mod dla Ciebie. Ustawienie pasów na drogach, lepsza inteligencja pojazdów, ta wtyczka pozwoli zrobić Ci też skrzyżowania jedynie wjazdowe. To znaczy bez możliwości na przykład zjazdu na skrzyżowaniu, bo możesz ustawić, które pasy skręcają w którą stronę albo które jadą prosto. Możesz sprawić, że na przykład na główną arterię da się jedynie wjechać, ale nie da się z niej zjechać. Na ważnych skrzyżowaniach możesz ustawić znaki pierwszeństwa albo nawet ustawić ręczną sygnalizację, jednak jest to już trochę poradnik, czy powiedzmy dla początkujących, więc ustawianie skrzyżowań pominimy tutaj w tym materiale. Network Extension Project dodaje kilkanaście nowych rodzajów dróg. Standardowe Cities dzieli się na drogi małego i dużego ruchu. Nie ma dróg pomiędzy. Ten mod dodaje nam właśnie całą masę nowych dróg, które idealnie nadają się na początek gry, na przykład dwa pasy w obie strony, mimo że droga zaliczana jest jako powiedzmy ta mniejsza. Mamy też trochę deptaków oraz dużo większe autostrady. Wraz z drogami oraz modem Movit, pozwalającym je bardzo dokładnie poprawiać, warto ogarnąć sobie Precision Engineering, który dokładnie pokazuje nam, ile pól zajmuje dana droga, jaką ma odległość, jaki mamy promień lub też odległość od innego węzła. Idealnie nadaje się do budowania symetrycznych osiedli, które mają być idealnie dobrze zrobione, albo na przykład rond. Kolejny mod to Improved Public Transport. Da nam dużo większą władzę nad komunikacją miejską niż jest bazowo w grze. Klikając na autobus, który gdzieś sobie jedzie, dokładnie wiemy, ile on dla nas zarabia, czy ludzie korzystają z można powiedzieć danej linii, czy jeżdżą daną linią, gdzie autobusy jeżdżą puste, gdzie jeżdżą pełne. Mamy też opcję dodania lub usunięcia dodatkowych pojazdów z trasy, jeżeli potrzebujemy więcej autobusów na trasie. Wiemy, czy dana stacja metra obsługuje duże ilości pasażerów, czy właśnie nie. Do tego mamy możliwość ustawienia maksymalnej ilości pasażerów w środkach komunikacji miejskiej lub zmienić ceny biletów. Automatic Bulldozer, Baldurzy, coś w tym stylu. Zajmuje się tym, co w dużych miastach bywa bardzo irytujące. Budynki opuszczone będą wyburzać się automatycznie, zaś Automatic Emptying zadba o inny ważny element mechaniki, czyli opróżnianie przepełnionych wysypisk albo cmentarzy. Ten ciekawie wykonany czy wyglądający pasek na dole ekranu, który też bardzo często ludzie pytają na live'ie, informujący nas w dużo bardziej rozbudowany sposób o potrzebach naszego miasta, jego statystykach, bezrobociu, o ruchu samochodów oraz posiadający w lewym rogu specjalne guziki z góry, na przykład uruchamiające dzień albo noc, albo włączające lub wyłączające muzykę, to Extended Info Panel. Przyda się też nam taki mod, który nazywa się Touch This, czyli jeden z naprawiaczy wylewu umysłowego deweloperów, bo tak to trzeba nazwać. Standardowo lotniska, na przykład porty, dworce kolejowe posiadają malutką drogę obok siebie i na przykład budujemy taki dworzec w jakiejś dużej dzielnicy, no i przy nim jest taka malutka droga. Jeden pas w każdym kierunku. Możemy też dać 81 tiles, by móc budować w całym jakby, na całym terenie mapy. Dzięki temu modowi, który powiedzmy połączeniu tych dwóch modów, Touch This oraz 81 Tiles, sprawimy, że możemy budować bardzo duże porty, czy to pasażerskie, czy lotniska, i dopasować do nich bardzo duże drogi. Dzięki temu możemy zabudować całe miasto i wszystkie jakieś środki komunikacji miejskiej, czy powiedzmy transportu, jak na przykład dworce towarowe, będą w bardzo dobry sposób wysyłać, czy odbierać surowce, niż tylko z jednej drogi. Dodatkowo możemy sobie jeszcze zainstalować Automatic Lights, by na skrzyżowaniach nie pojawiały się takie
zidiocone światła, które czasami blokują ruch na głównej arterii tylko po to, by przepuścić jeden malutki samochód z podporządkowanej. Jak to się mówi, brakuje tej typowo naszej chyba polskiej zielonej strzałeczki. Oczywiście jest też cała masa innych modów, które warto używać, jednak wiele z nich skierowanych jest do bardziej zaawansowanych graczy, dlatego może poświęcę jakimś bardziej zaawansowanym modom osobny materiał. Te, które tutaj wymieniłem, przydadzą się tym, którzy podchodzą do tej gry pierwszy raz, laikom w tej grze, albo osobom, które nigdy w Cities Skylines nie miały do czynienia z modami. Może to zabrzmi trochę źle, po prostu zestaw modów, które mogą się przydać początkującym i chcącym rozpocząć przygodę w mojej ocenie najlepszym city builderze na rynku, więc sorry bardzo, jeżeli kogoś nazwałem laikiem Cities Skylines, miałem oczywiście na myśli to, że jest osobą, która nie ma ogromnej wiedzy na temat modyfikowania tej gry. Może zrobię też materiał o bardziej zaawansowanym wykorzystaniu modów. Jakie DLC do tej gry bym polecił? W mojej ocenie najlepiej wypada Natural Disasters, czyli DLC dodający system ewakuacji, katastrof, walki z tymi katastrofami, możliwości zniszczenia naszego miasta. Nowe budynki policji, nowe budynki straży, też medyczne, te delikatne też uczucie, że musimy czasami rzucić po prostu budowanie i walczyć z mniejszym lub większym losowym kataklizmem, to jest wszystko bardzo spoko, dlatego wydaje mi się, że Natural Disasters jest najlepszym na razie DLC. W mojej ocenie ten DLC po prostu posiada największy content aktualnie. Na drugim miejscu postawiłbym After Dark, czyli system nocny, inne potrzeby miasta, na przykład po zmierzchu, dzielnice działające nocą, takie wypoczynkowo-turystyczne, inny ruch uliczny w trakcie nocy, no i po prostu potrzeby miasta, inne w zależności od tego, czy mamy dzień, czy noc, też zamykanie się sklepów, które normalnie pracują w ciągu dnia i po prostu one nie będą nam przez ten czas generować podatków. Na przykład inne dzielnice będą generować nam podatki tylko w nocy, dużo większe. Więc ten DLC też jest całkiem spoko, ale na drugim miejscu. Na trzecim dałbym Snowfall, czyli mechanika mrozu, ogrzewania zaśnieżonych dróg, pługów i dodanie do gry tramwajów. Cóż, jeżeli modujecie ten tytuł, macie inne propozycje modów, jakie można by tutaj użyć, czy powiedzmy nadałyby się dla osób początkujących, czy rozpoczynających przygodę w Cities, no to po prostu walcie je w komentarzach. Ode mnie tyle.